Jestem na ulicy Sokolskiej w Katowicach. Dojeżdżam do skrzyżowania z ulicą Morcinka. Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, z sygnalizatorem ogólnym, co oznacza, co zresztą widzieliśmy, że pojazdy sprzeciwka również mogą mieć w tym samym czasie światło zielone. Mamy obowiązek oczywiście im ustąpić, także pieszym po skręcie. Jesteśmy na ulicy Morcinka. Dużo zaparkowanych pojazdów tutaj. Będziemy jechać w prawo w ulicę Grażyńskiego. Oczywiście prawy kierunkowskaz przy takim łuku. Również przejście. Uważajmy tutaj, bo pojazdy zaparkowane po prawej stronie nieco nam tą widoczność ograniczały. I jedziemy z powrotem ulicą Morcinka do Sokolskiej. Ponownie będę wykonywał skręt w lewo. Podobnie jak na ulicy Sokolskiej, sygnalizator ogólny, czyli pojazdom sprzeciwka mam obowiązek ustąpić. Ustępuję także pieszym. I kontynuujemy swoją jazdę w kierunku Koszutki.